Czas uciekł, bo tak richtig do 2 lutego 2020 roku niewiele go zostało. Wtedy też w Jastrzębiu Zdroju wystąpił Piotr Feszter, Bernadetta Kowalską, Arcadia Band, Blue Party, Team Fabian, Brygida i Robert Łukowscy, Sylwia Drzewiecko, Gabi Gold, Mirek Szołtysek, Mirosław Jędrowski, Duet Karo, Paweł Sobota and Witamina, Paweł Siluksteiner, Dawid Janiak, Harmonik, Adi, Ewa Czajka, Adam Herz, a koncert poprowadzą Joanna Kaczorowska, Marcin Janota i jo, Sebastian Mierzwa. Jeszcze chwilunia i już będziemy. W różnych miejscach przechodzę co dzień, z niepełnych wrażeń mój los składa się. Bo życia garść jest dana mi, co już minęło, wiem do dziś. A to co będzie, weź posłuchaj, powiem ci. Zatań ze mną chociaż raz pod górami. Tutaj właśnie chcę cię zabrać, miła ma. Niechaj góry bawią się razem z nami. Niech ten taniec, ten nasz taniec ciągle trwa. Chciał uciec gdzieś w daleki świat, to wiem, że nigdzie nie będzie mi tak. Bo tylko tutaj myśli me ze wszystkich miejsc spychają mnie, by pod górami z tobą szczęściem cieszyć się. Zatań ze mną chociaż raz pod górami. Tutaj właśnie chcę cię zabrać, miła ma. Niechaj góry bawią się razem z nami. Niech ten taniec, ten nasz taniec ciągle trwa. Kochalny wiatr melodię nam gra, góry swym płaszczem nas chronią od zła. Dlatego uwierz słowa te i zechciej dać namówić się na jeden taniec pod górami, proszę cię. Zatań ze mną chociaż raz pod górami. Tutaj właśnie chcę cię zabrać, miła ma. Niechaj góry bawią się razem z nami. Niech ten taniec, ten nasz taniec ciągle trwa. Zatań ze mną chociaż raz pod górami. Właśnie chcę cię zabrać, miła ma. Niechaj góry bawią się razem z nami. Niech ten taniec, ten nasz taniec ciągle trwa. Jeszcze finał Radia Fest, a później my. Ta data wam będziemy przypominać. 2 lutego. Wielko szlagierowo feta w Jastrzębiu Zdroju. Między innymi pod patronatem Radia Fest, naszego partnera radiowego. Właśnie już eterowskim Radio Fest na łączach i kolejne notowanie listy szlagierowo LSS. Toż zapraszam.
Dobry wieczór, bardzo gorąco witam wszystkich widzów i oczywiście słuchaczy listy śląskich szlagierów szlagierowo.pl. No i czas na podsumowanie wydarzeń, które miały miejsce w ostatnim notowaniu listy śląskich szlagierów na antenie Radia Fest. Na miejscu 10 Beata Mańkowska, Splecione dłonie. Na miejscu 9 Tomasz Calicki w piosence To już 50 latek. Na miejscu 8 Paweł Sobota i Witamina, Kasa misiu kasa. Na miejscu 7 Danuta Wiśniewska w utworze Cenne słowa 3. Miejsce 6 to w tym tygodniu Weronika i Damian Cholecki, Chcę. A na miejscu 5 u nas Banita Band i Tulipany. Na miejscu 4 Bernadetta Kowalska i Przyjaciele w utworze Jo jest Działcha. Miejsce 3 to Grzegorz Poloczek z utworem Stacja Biblioteka. Na miejscu 2 Anioł z Diabłem i Sylwia Drzewiecka. A na miejscu 1 Paweł Siluksteiner z utworem Nad ojczysty brzeg. Ta piosenka powraca na miejsce 1 listy śląskich szlagierów na antenie Radia Fest. Pozdrawiamy wszystkich widzów listy śląskich szlagierów, szlagierowo.pl. Ciebie Sebastianie, do usłyszenia. Dziękujemy za kolejny finał. Marcin Janota był razem z nami, a z nim traficie się właśnie na koncercie podsumowującym szlagierowy 2019 rok, bo to on jako jeden z wielu prowadzących pojawi się na tym koncercie. Tamtyże plejada szlagierowych gwiazd, listy szlagierowo LSS, a to wszystko 2 lutego w Jastrzębiu-Zdroju. Do głosujących na Szlagier Top 10 mamy nagrody. Bilety wstępu na koncert szlagierowych gwiazd listy szlagierowo LSS 2 lutego w Jastrzębiu-Zdroju. Sponsorem nagród jest nadawca Radia Fest na 102 FM na Śląsku. To już czas, to już też pora spełnić moja dzisiejsza obietnica, że w studiu pojawią się właśnie oni Kazik, Edek i Krzysiu, trio Blue Party, młodzieżowa formacja Blue Party. Witam panowie. Witamy ciebie. Ach, panowie, nowa płyta wasza ujrzała światło dzienne. Płyta nazywa się Zabujany w Tobie i teraz proszę bardzo, jak hostesy prezentujcie. Już jest, nasza zimna, gorąca płyta. Świeżutka. Prosto z drukarni. Jest, Zabujany w Tobie Blue Party. O, jeszcze pachnie. Jeszcze pachnie. Dobrze, to o tej płycie dzisiaj właśnie będziemy klechać, bo to jest taki w sumie roz, można by było powiedzieć, mikołajkowo-świąteczny prezent. Jak najbardziej. Oczywiście, nie tylko na mikołajki, na przykład można na barburkę, można na... Wszystkich świętych już było, tylko... Było. Na barburkę, na... Na każdą okazję. Na Czech-Króli też. Nawet na urodziny. Tak. Na Czech-Króli. Na urodziny, wiesz, może. Na urodziny. Kacper, Melior i Baltazar. Ja. Idealnie, rozumiem, okej. Dobrze, panowie, co sądzicie o tym szlagierowym prezencie w postaci waszej płyty? Co obdarowani mogą dostać? Znaczy płyta, jak zwykle tutaj... Jest kartonowo. O właśnie, Blue Party. Jeśli sama ktoś, płyta jest plastikowa. Kartonik tutaj, ale nie, jak najbardziej. Jeśli chodzi o warstwę muzyczną, no to chyba zacznijmy od intro. Nie, dobrze się zaczyna. Generalnie w klimatach takich Blue Partowych, czyli raczej dynamiczna, zabawowa, szybka. Łatwo wpadająca w ucho. Do tak zabawy. Mamy piękne zdjęcia, zrobione przez naszego kolegę Daniela, który razem z żoną, no my jesteśmy bardzo zadowoleni z tych zdjęć, więc mamy nadzieję, że ona też, one też upiększają tą płytę. Natomiast może, rzeczywiście, no bo tak, nie, bo tak próbuję podejrzeć chłopcy z jednej strony, z drugiej strony, bo strasznie dużo Śląska na tych zdjęciach widać, bo jest troszkę naszego Spodka Katowickiego, jest. Idzie zobaczyć, troszkę też centrum, to jest kongresowe. Tak. Obcykany jesteś, Sebastian? Nie, się bywa, nie wpuszczają mnie do środka, ale na zewnątrz zawsze pooglądać mogę, nie? A to zobacz, to tak wygląda w środku, Nie, no to w środku też jest pięknie. Dobrze, słuchajcie panowie, o tej płycie dzisiaj właśnie będziemy klachać, bo Blue Party jest razem z nami. Dziś do świata uśmiechnij się, zacznij spełniać marzenia swe. Ja cały czas sobie podziwiam właśnie ta płyta. Kazik przed chwilą się tak wzruszył, że musiał normalnie sobie łzy oczyć. Tak. Ze szczęścia oczywiście, bo Krążek Zabujany w Tobie to wasza druga płyta, taką mega wyczekaną. Ludzie na nią czekali. Byście zawsze go dali. W tym roku, jeszcze dwa tygodnie. I daty żeście nie podali. Ale słuchajcie, tu jest 19 numerów, z czego tak naprawdę 15 to jest takich oryginalnych tracków, nie? Takich oryginałów waszych, takich... Pięć.
Nie, 15. No 15, no dobrze, że liczył, nie? Dobrze no. policzyłeś. Bo tam jest tak, jest intro, to tak na początek, no. żeby wprowadzić tutaj w klimat naszego tak. zespołu. Dla chcących pośpiewać z nami jest podkład do piosenki Bal u Sołtysa. Jest też takie wspomnienie sprzed lat, chyba ponad 20, tak? No tak, 95 rok. No to czyli 24 lata. Nasza taka pierwsza autorska piosenka. To pierwsza wasza piosenka autorska nazywała się Rejs Fantazji. Tak jest. Tak. Okej, okay, nie. Nie, nie, no słuchajcie, nie zapytał pod wpływem czego żeście to napisali. I zapytaj, kto pisał tekst, bo to wiesz. Okej. Okay. To nawet chyba pisze. No właśnie, próbuję doczytać. No właśnie Edwarek. Tak. Dobrze, to i to jest takie wspomnienie i co jeszcze jest takim? No więc piosenka, którą mamy nagraną z Gabi Gold, jest też w dwóch wersjach. Czyli z Gabi i taka piosenka nasza, w takiej wersji troszeczkę. Nazwaliśmy to jak? Fantasy Remix. Tak. Zainspirowani naszymi idolami z granicy zachodniej. I co tam jeszcze mogę zobaczyć, bo już nie pamiętam. Jest też Kobiety. Tak. No właśnie, to piosenka naszego składu właśnie w takiej wersji blueprintowej. Mhm. To jest 15, dobra, 19 plus takie bonusy, czyli 15. Ale czemu 15? To jest tak szczęśliwo, że każdy po piątce dostał? Czy wiesz co, nigdy żeśmy tego tak nie liczyli, tak, ale... Tak, rozumiem. Pokaż. Nie chciałem się więcej zmieścić. Aha, właśnie, braku miejsca. Tak. 19. Ale jeszcze, bo tak mamy tutaj też widzisz, miks przybojów z pierwszej płyty, czyli takie podsumowanie naszej pierwszej płyty. Takie wspomnienie, nie? Nie, to jest dobry zabieg marketingowy, nie? Nie macie pierwszej płyty, posłuchajcie się, co na niej znajdziecie, to jest taki miks i kupcie się też pierwszą książkę. To tak. Dobrze, można i w ten sposób. Andrego to i dobrze posłuchać. No. Dobrze, to dziękuję ci bardzo, bo to tak dobrze, dopiero, żeby moja baba normalnie. Moi drodzy państwo, Blue Party z nimi nigdy nie jest zwyczajnie, a jeszcze niezwyczajnie będzie. Przecież żyje się tylko raz. To teraz z nami. To jest twój najlepszy czas. Chłopcy, płyta z numerem 2 już niedługo, a chyba nawet już teraz trafiła na półki sklepowe. Idzie ich tam szukać. No to chciałbym się dowiedzieć, bo zazwyczaj można szukać alfabetycznie po nazwie, ale też można po gatunku muzycznym poszukać tej płyty. Jakbyście mieli ją położyć, bo robicie, wyobraźcie sobie, że macie taką fucha pół etatu w takim sklepie z płytami, teraz musicie ułożyć ta płyta na półce. To kaj, muzyka taneczno, dance, pop, a może taki właśnie pop szlagierowy. Co to za rodzaj muzyki jest? Znaczy ciężko to sklasyfikować jako tako, bo... Nie wiem, czy pop szlagierowy, ale na pewno szlagier z dance'em no chyba powiązany. Tak. Jakiś no, muzyka szlagier... taneczna, nie? Bo tak. Na pewno tak. Jest a to... może w każdą z tych po kolei, bo to dance troszeczkę tutaj takie brzmienie, taki szlagier dance jak najbardziej. Muzyka taneczna jak najbardziej, pop szlagier, niech będzie. Także... Ale szlagiery są też takie tradycyjne. Są? Tak, są, jak najbardziej. Jak na przykład Marzenia. Lub, ale Marzenia to jest taka piosenka, która wraca klimatem do lat 80. do takich spokojnych typu Ginaty i tak dalej. Natomiast najlepsze życzenia na przykład. Najlepsze właśnie, życzenia, to jest kawałek w rytmie walca. Czyli już tak bardzo zmierzający utwór w stronę szlagieru, nie? Bo walce, polki to są takie najbardziej kojarzone ze szlagierami, nie? Szlagierowy może być na przykład Baśniowa Miłość. Tak, ale przeciwwagą tych szlagierów, takich tych tradycyjnych, jest właśnie Dziś do świata albo Kobiety. Tak. No właśnie. Czyli taka płyta urozmaicona, ale jednak trzymająca się tego nurtu szlagierowego. Dla każdego coś innego. Rozbujano płyta, można śmiało tak powiedzieć, zabujano płyta, też tak można śmiało o niej powiedzieć. Więc godaj wszystko o tej płycie. To ja też wszystko powiem o tej płycie. Jak państwo będziecie szukać, to najłatwiej pod B jak Blue Party. Dziękuję. Wciąż tak wiele przed sobą masz, pokaż światu prawdziwą twarz. Panowie, to skoro jest płyta, to już za chwilę będą odwiedziny w zakładach pracy, wywiady i te wszystkie inne rzeczy związane z promocją tej płyty, ale też koncert promujący ta płyta właśnie się rychtuje. Jak wszyscy wiemy, 2 luty 2020 rok, Jastrzębie Zdrój, tam scena, tam światło, tam multimedia, pirotechnika, dziewczyny. Ja ci powiem słowo, zakład pracy, mówisz o jakim zakładzie pracy? Nie wiem, kaj was zaproszą, nie jeszcze. Mam nadzieję, ale jest kilka, ale jest kilka jest zakładów, które już się zgłosiły. Jeśli pytasz o urząd skarbowy, to wszystko jest zgodnie z prawem. Nie, no to żadnego... w porządku, nie, to jest ważne. Ale wróćmy właśnie do tego wielkiego wydarzenia, 2 luty 2020, tak, czyli, no to już czyli taki koncert promujący wasza płyta, wydarzenie niczym Eurowizja, niebiesko, festiwal niebiesko-Eurowizja, państwo wszyscy będziecie mogli być świadkami tego.
bo to można powiedzieć, że to jest pierwszy z takich koncertów, który jest tak telewizyjnie przygotowany stricte ino podwóz, ino dowóz, po to, by takie szlagierowe show z granej paki pokazać. No chyba tak, rzeczywiście. Bardzo się tutaj chcemy pochwalić i już przygotowujemy bardzo usilnie. No właśnie. Też, ale przepraszam, bo ostatnio gość kręcił nasz występ komórką, także no to może drugi, także to już mój jeden. Myślę, że jest ich więcej tych, co nakręcili wasze występy komórką. Ale żartuję ale sobie, wtedy, ale... żeście nie byli przypudrowani, wtedy będziecie przypudrowani, włosy wam dorosną w różnych miejscach. Szczególnie mnie. Jak ja to się doprawię. Tak, nie, ale jest żeby tego... akurat, wiesz, bo tak. Żeby wyjaśnić, Krzysztof jest tak młody, że on jemu dopiero włosy rosną. Rosną do tego, okay. Tak. Ale żeby tego nie bagatelizować, rzeczywiście cieszymy się bardzo. 2 lutego dla nas wielkie, wielkie wydarzenie w Jastrzębiu-Zdroju. Chcemy zaprosić naprawdę wyjątkowych gości muzycznych. Mamy nadzieję, że nam się to uda. Jeszcze trwają rozmowy, ale naprawdę... Daleko posunięte rozmowy. Dobra, ale powiedzcie mi, co, scenariusz jakiś jest stworzony, już wiecie, jak to będzie wyglądało, czy tak jak zwykle u was jest haja cały czas jeszcze o to, że... Czy taki spontan? No. Nie, no to chcemy jakieś tam ramy mniej więcej określić, jak to ma wyglądać, czyli piosenka, gadamy, piosenka, gadamy, piosenka, gadamy. To już jest dobre. Nie, do 2 lutego powiem wam, już jest bardzo... To zostało ustalone już bezspornie, natomiast wiesz co, na pewno spontanicznie coś się jeszcze urodzi, także... Proszę pojawić się na koncercie, tam was zaskoczymy. Dobra, a powiedzcie mi panowie, no bo skoro to będzie promocja nowej płyty, to jakiś nowy Image? Oczywiście mamy kupione nowe stroje kąpielowe, także tutaj... Okej, drodzy państwo, jak chcecie to zobaczyć, koncert nie będzie w lato, luty to jest taka pora, że... Ale nawet jest hala będzie ogrzewana. Nie, ma być odgrzewana hala. Nie, jak najbardziej, wrócimy do naszych starszych też tutaj przebrań różnych, ale oczywiście pokażę... się. Tak, pokażemy się. Co wejdziemy, to wejdziemy właśnie. Takie. 100% lajkry będzie na tym koncercie. Okej, dobra panowie, pożartowaliśmy sobie, ale ja bardzo mocno trzymam kciuki za to wydarzenie. Mam nadzieję, że ten spontan, że ta radość i to wszystko podczas tego koncertu będzie. No i że ta energia, wasza niebieska energia zostanie wszystkim przekazana, tak jak zawsze to jest podczas waszych koncertów. Wielkie dzięki za to, że byliście razem z nami w studiu. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy tobie, telewidzom. Tak. Państwo nie za wiele dowiedzieliście się z tego dzisiejszego wywiadu, ale podsumowując... Niewiele? To powtórzmy nawet rzeczy. Powtórzymy. Moimi gośćmi byli Kazik, Edek i Krzysiu, czyli trio Blue Party, proszę bardzo. Młodzieżowa formacja Blue Party. Tak. Zapraszamy i dziękujemy, że byliście razem z nami. A wy widzicie się z nimi na koncercie promocyjnym właśnie tej płyty Zabujany w Tobie, 2 lutego 2020, Jastrzębie-Zdrój. Też tam musicie być.